Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, rotacja z dnia 2 kwietnia 2015 roku. Mamy tutaj takie samochody jak Chevrolet, Corvette Z06, Ford GT, Audi A3, 3-2, Quattro, Pontiac, Solstic, GXP. Zacznijmy sobie od Corvette Z06. Powiedziałem Z06 na początku, czy ZR1, whatever. W każdym razie Z06 jest to jeden właściwie z pierwszych samochodów, jakie zostały dodane do Need for Speed World i nie jest to dobry wóz. Jeśli planujecie kupić go za 1 500 000, czyli 1,5 miliona gotówki właściwie, to jest to zły zakup i niestety wóz nie spisze się dobrze praktycznie w żadnej klasie, bo może być właściwie tylko w A. Powiedziałbym nawet, że ten samochód jest jednym z moich ulubionych nawet z wyglądu i bardzo fajnie brzmi, natomiast w wyścigach no niestety nie spisze się dobrze. Normalnie za boosty kosztuje 4100 boostów, to jest zdecydowanie za duża cena jak na ten samochód. Mamy tutaj słabe nitro, dość dobre prowadzenie, ale nie jest ono aż tak dobre, jakbyśmy mogli tego chcieć, jakbyśmy tego potrzebowali na zakrętach, gdy się mierzymy chociażby z BMW M3 GTR. Moi drodzy, odradzam. Kolejnym wozem jest Ford GT. Ford GT kosztuje 1 400 000 IGC i ten rywal może być już w klasie B, co ciekawe. Corvette też bym chętnie widział właśnie w klasie B, ze względu na to, że no osiągi są i tak gorsze tych samochodów, które mamy właściwie w klasie B. Ale co z Fordem? Ford ma jeszcze gorsze prowadzenie od Z06. Co bym powiedział o Fordzie? Przyspieszenie ma, no właśnie, nie ma najlepszego przyspieszenia tak naprawdę. On w klasie A i w klasie B sobie po prostu nie poradzi ten wóz. Ja miałem go kiedyś wymaksowanego, zrobionego właściwie częściami Ultra i on dalej nie był wymaksowany. Niestety spada mu statystyka na prowadzenie albo się po prostu szybko nie podnosi, bo wiem, że prowadzenie wraz z wsadzaniem nowych części, na przykład Ultra czy profesjonalnych, spada i jest to odczuwalne w wyścigu podczas jazdy tym autem. Dlatego no, robienie z niego jakiegoś koksa to jest totalna pomyłka, bo właściwie koksa z niego zrobić się nie da. Słabe nitro, słabe prowadzenie, przeciętne, bardzo przeciętne przyspieszenie, nie polecam za 1 400 000 gotówki. Natomiast jeśli ktoś jest fanem Forda GT jak ja, to myślę, że powinien zaopatrzyć się właśnie w ten samochód. Kolejnym wozem w tej rotacji jest Audi A3, 3-2, Quattro. Jest to debiut samochodu właściwie w rotacji IGC. Bardzo ładny wóz, bardzo mi się podoba z wyglądu Audi A3. Co mogę powiedzieć o Audi A3? Właściwie jest to samochód z dość ciekawym prowadzeniem. Nie jest to jakiś tam hardkorowy skręt, ale samochód tak jakby później zaczyna po prostu lepiej skręcać. Jak skręcamy, to ta responsywność, ta agresywność skrętu nie jest aż taka duża. Ale samochód zaczyna skręcać trochę później, w drugiej fazie skrętu, jak na przykład Renault Megane RS Coupé. Tylko że tutaj oczywiście ten efekt jest dużo mniejszy, no i wóz jest podsterowny, czyli ma słabą przyczepność, czyli wyrzuca go troszeczkę na bandę. Ale jeśli chodzi o skręt, jest całkiem dobrze. Kosztuje dziwną ilość gotówki, bo niecały 1 000 000 bez jednego, nazwijmy to, dolara IGC. Więc żaden inny samochód tyle nie kosztował wcześniej, są jakieś jaja chyba. W każdym razie fajny wóz, zostały dodane do niego bardzo ciekawe bodykity, dość tanio zresztą, za 1020 speed boostów, które wam zaraz też zademonstruję. Kolejnym samochodem w tej rotacji jest Pontiac Solstic GXP. I tutaj mamy do czynienia z naprawdę bardzo, bardzo dobrym samochodem. Jest to wóz z mocnym nitrem, troszeczkę ociężałym prowadzeniem, na przykład w stosunku do Mazdy RX-7. Ja porównuję oczywiście ten wóz do najlepszych samochodów w klasie B, bo
on właśnie do takich należy i w klasie C można też nim powalczyć, chociaż może doskwierać wam troszeczkę słabe przyspieszenie na wyższych prędkościach i ogólnie słaba prędkość maksymalna. Natomiast w klasie B jest to jak najbardziej dobry rywal za 500 000 gotówki, absolutny pozytyw. Skrętem sobie poradzicie, prędkość maksymalna i przyspieszenie są ok, oczywiście w klasie B. No i oczywiście koksiarskie nitro, czyli to co nas najbardziej interesuje. Najlepsza opcja w tej rotacji, może obok Audi A3, które jest nowe i pewnie ma sporą rzeszę fanów. Zresztą fani samochodów Audi to naprawdę fajna społeczność. No dobra, zerknijmy sobie na nowe bodykity. Mamy nowe bodykity w samochodach takich jak Chevrolet Corvette Z06. Prawdę wam powiem, że jeszcze go nie widziałem. Chevrolet Z06, czy ja w ogóle mam? Mam Chevroleta. I zobaczmy sobie bodykit. Oba nowe bodykity to jest Glint. Bardzo fajny zresztą, podoba mi się. Był kiedyś dostępny w Wordzie, ale go wycofali. I drugi bodykit, czyli ten. Coś mi on przypomina, on chyba był w karbonie, tak mi się wydaje. W każdym razie też mi się podoba. No i te standardowe poprzednie, które już były wcześniej. Bardzo fajna opcja, naprawdę ten bodykit jeden i drugi nadają Corvette takiego agresywnego wyglądu. No, jeśli ktoś oczywiście lubi sobie tuningować swoje bryki. Za 1350 boostów. No czy to się opłaca? Na pewno cena nie jest aż tak wysoka jak kiedyś za te bodykity, więc po części jest ok. Kolejnym samochodem, do jakiego zostały dodane bodykity, jest Ford GT. Do Forda GT mamy do wyboru jeden bodykit. Jest to bodykit, który pochodzi z gry Need for Speed Carbon, gdzie Niki chyba jeździła właśnie Fordem GT i miała go już założonego do Forda. Moje osobiste zdanie na temat bodykitu jest takie. Jest ładny, natomiast ja wolę Forda bez bodykitu. Ogólnie bardzo mi się podoba styl, w jaki ten samochód został zmodyfikowany, natomiast mnie bardziej jakby kusi standardowy wygląd tego Forda. Kolejnym bodykitem, jaki zobaczymy, jaki możemy sobie kupić do nowych samochodów, które zakupimy w tej rotacji, bo właściwie tak naprawdę wszystkie te samochody, które są w tej rotacji, dostały nowe bodykity. Właściwie są to bodykity, które wróciły do Worda, które kiedyś były dostępne i przez jakiś czas ich nie było, przez dłuższy czas, czyli kilka lat, gdzieś około 2 lat, nie były dostępne w ogóle do kupienia, a teraz są i naprawdę w promocyjnych, a w zasadzie w dobrych cenach. Do Audi A3 mamy aż 2 nowe bodykity, nowe oczywiście w cudzysłowie. I to jest ten bodykit i ten. Poprzednio mieliśmy tylko z tych. I oczywiście mi się wydaje, że ten jest chyba najładniejszy do Audi, chociaż tył jest taki trochę brzydki. I tak mi się wydaje, że zobaczcie, ta tutaj dokładka, ten tutaj zderzak ma troszeczkę inny odcień, inny kolor niż klapa z tyłu, co jest troszeczkę nieładne. Natomiast bodykity, które zostały teraz dodane, są moim zdaniem absolutnym gównem. To nie wygląda. To po prostu jest brzydkie i to bardzo. Nie podobają mi się, absolutnie. No, to jest oczywiście kwestia gustu, tak? Ale psują totalnie kształt tego Audi. Nie wiem, co autor miał na myśli, ale brzydal. No i dostaliśmy też nowe bodykity do Soulsticka oczywiście. Tak, aby skusić nas do kupienia tych samochodów za IGC, a później po prostu kupić bodykit do tego wozu za boosty. Pontiac, bierzemy sobie Pontiaca i również mamy tutaj 2 bodykity, czyli w sumie tych nowych w cudzysłowie oczywiście bodykitów mamy aż 4, 5, 6, 7 bodykitów, tak? Tak, 7 nowych bodykitów. I zobaczmy sobie te nowe bodykity. To jest ten nowy i ten jest nowy.
myślę, że ten jest taki najfajniejszy do tego Pontiaca. Prawdę mówiąc, mało takich Pontiaców spotykałem z tym bodykitem, na pewno teraz pojawi się ich więcej. No i tak wygląda właśnie dzisiejsza rotacja, właśnie rotacja z dnia 2 kwietnia. Samochody, które odeszły z dealera samochodowego jako samochody za IGC, to Ford Chevy GT500 Super Snake, BMW M6 Convertible, Nissan 370Z i Nissan 370Z Roadster. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na tej rotacji IGC. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.